Sponsorem podcastu Zarychta na Solo są polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl. Witajcie, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 107 odcinek Zarychty na Solo. Oczywiście temat wiadomy, mecz numer 4 finałów pomiędzy Toronto Raptors i Golden State Warriors. Mecz, po którym Golden State Warriors mają już nie tylko nóż na szyi, mają już gilotynę po prostu spadającą nad głowę. I to może być koniec ich marzeń o kolejnym mistrzostwie, o powtórzeniu wyczynu Chicago Bulls czy Boston Celtics, czyli zdobyciu 3 tytułów mistrzowskich z rzędu, też Los Angeles Lakers, żeby nie zapominać. No i co się takiego stało w tym meczu? No po pierwsze wrócił Klay Thompson, wrócił też Kevon Looney, jak się okazuje, i Golden State Warriors bardzo dobrze rozpoczęli ten mecz w defensywie, bo w ataku też mieli swoje problemy. W ogóle mecz zaczął się tak trudno do oglądania, że nie pamiętam, żeby dawno już nie widziałem tak źle rozpoczynającego się meczu. Mnóstwo strat z obu stron, mnóstwo pudeł z obu stron. Nie wiem, czy to były nerwy, czy to było zmęczenie po prostu, czy wszystko naraz, ale mnóstwo nawet dobrych pozycji, chociażby Danny Green bardzo długo pudłował z wolnych pozycji, z takich, których normalnie trafia, i nikt nie mógł się wstrzelić, a nawet jak nie były oddawane rzuty, no to tak jak chociażby DeMarcus Cousins, 3 straty praktycznie w 3 kolejnych akcjach z rzędu, no i Warriors też mieli z tym problem, ale Warriors powoli zaczęli wchodzić w rytm. Oni wcześniej złapali rytm w tej pierwszej kwarcie niż Raptors. To oni zaczęli trochę trafiać dzięki Klayowi Thompsonowi. To oni też świetnie bronili, bo poza Kawhiem Leonardem w pierwszej kwarcie dla Raptors nikt nic nie grał. Leonard chyba rzucił wszystkie poza 5 punktami w pierwszej kwarcie, które rzucili Raptors. No i Warriors dzięki tej fantastycznej obronie byli na prowadzeniu. To oni nawet zbudowali w drugiej kwarcie różnicę chyba 11 czy 12 punktów w najlepszym momencie. Wydaje mi się, że najwyższą w tej serii jak dotąd po stronie Golden State, bardzo możliwe. Natomiast Raptors wciąż mieli problem, wciąż nie trafiali, ale nie byli wcale tak bardzo daleko, bo też Warriors mieli problem. Tam poza Klayem Thompsonem nikt nie mógł się wstrzelić za 3 punkty. Był pewien taki moment w meczu, kiedy obie drużyny miały łącznie 3 celne na 20 prób za 3, czyli 15% zaledwie skuteczności. Później oczywiście to się poprawiło, ale niemniej to pokazywało, jak ten mecz jest nerwowy też dla obu stron, mam wrażenie. I kto się pierwszy opanował? Pierwsi opanowali się z tego wszystkiego Warriors jeszcze w pierwszej połowie, natomiast nie wytrzymali tego wszystkiego. Zabrakło im kolejnych elementów gry, zabrakło im jakichś innych sposobów na granie niż tylko bieganie po zasłonach Thompsona czy Karego. Uruchamiali różnych graczy, tak? Udało się uruchomić Kevona Looneya na 10 punktów, który najczęściej oczywiście zdobywał je spod samego kosza, po ograniach od Draymonda Greena chociażby. Udało się też samego Greena troszkę uruchomić, natomiast zupełnie nie udało się uruchomić dzisiaj Cousinsa, nie udało się uruchomić Iguodali z ławki, nic nie zrobił Quinn Cook, Sean Livingston trafił 2 rzuty jeszcze w pierwszej połowie, a później też już był nieskuteczny. Steph Curry też bardzo długo nie mógł się wstrzelić, te 20 kilka punktów trochę zakłamuje obraz tego, jak dzisiaj Curry grał, bo był strasznie sfrustrowany w tym spotkaniu. No i w takim nastroju, przy 4 punktach przewagi do przerwy rozpoczęła się trzecia kwarta. I tą trzecią kwartę, to co w trzeciej kwarcie zrobił Kawhi Leonard, to po prostu jest mistrzostwo, naprawdę. 17 punktów rzucił w tej kwarcie, co samo w sobie 17 punktów nie jest jeszcze może wyznacznikiem, natomiast sposób, w jaki on dyrygował grą, on się stał metronomem tej kwarty i całej drugiej połowy, to on decydował, kiedy przyspieszyć, kiedy zwolnić, to on decydował, kto go ma w danym momencie kryć, a kto nie, poprzez zasłony, poprzez zmiany krycia, i sam decydował, kiedy rzucać za 3, kiedy wjeżdżać pod kosz. Kiedy Warriors złapali już 5 fauli w kwarcie, to była bardzo prosta koszykówka po stronie Raptors. Piłka do Kawhia i Kawhi albo próbuje uwolnić się na wolną pozycję do rzutu z pół dystansu chociażby, co 2 razy zrobił, albo dostaje się na linię osobistych, i w ten sposób Raptors budowali swoją przewagę w trzeciej kwarcie. Rzucili w niej chyba łącznie 37 punktów, czy coś koło tego. Leonard i Ibaka to byli dwaj gracze, którzy wtedy robili różnicę. Natomiast
kluczem wydaje mi się były pierwsze dwie akcje Raptors w tej kwarcie, gdzie najpierw Leonard trafił jedną trójkę, która ledwo co wpadła, ona tam próbowała wypaść z obręczy, ale ostatecznie wpadła, i w następnej akcji po prostu tak jak to robił zwykle Steph Curry, przebiegł linię środkową, dobiegł do swojego miejsca i wyszedł w górę, po prostu trafił chyba nad Draymondem Greenem wtedy, no i dał pierwsze prowadzenie w tym meczu Raptors w tamtym momencie. Później ta kwarta już przebiegała pod dyktando Raptors, cała ta kwarta, jak i cała druga połowa. Raptors zdobywali to co chcieli tak naprawdę już od pewnego momentu. Wstrzelili się też Serge Ibaka, w ogóle Serge Ibaka zagrał fantastyczny mecz, ale do niego za chwilę. Wstrzelił się Ibaka, wreszcie Danny Green trafił jedną trójkę, Fred Van Vliet też swoje zrobił. Kyle Lowry dzisiaj nie rzucał dobrze, tak jak w poprzednim spotkaniu, ale miał sporo dobrych asyst. Pascal Siakam swoje też zrobił i Raptor znowu tym wspólnym wysiłkiem całej drużyny byli w stanie zatrzymać najpierw w obronie Warriors, a później w ataku swoje zrobić. Wracając jeszcze do Kawhi'a Leonarda, bo to jest ewidentny bohater numer jeden tego spotkania, chyba 37 czy 36 punktów, wybaczcie, nagrywam bez komputera obok siebie, więc niedokładnie pamiętam, notatek też nie robiłem dzisiaj, więc trochę tak jadę z głowy. Do tego chyba 12 zbiórek, 2 asysty i co najważniejsze, 0 strat. Zero strat Kawhi'a Leonarda w całym spotkaniu, gdzie to on przecież oddał 22 rzuty z gry, zdaje się, wpadł jeszcze kilka razy na linię osobistych. No po prostu mistrzostwo w tym spotkaniu, i wydaje mi się, że aż taką dominację to momentami miał Kevin Durant rok czy dwa lata temu, taką dominację miał LeBron James, gdy z Miami zdobywali mistrzostwo w 6 i 7 meczu serii z San Antonio Spurs. A wcześniej, nie wiem, może Kobe Bryant, jak zdobywał mistrzostwa i tytuł MVP, to nie miał tak w wygranych meczach tak dominujących występów. Więc to naprawdę jeden z najlepszych występów w historii finałów. No to myślę, że spokojnie może tam trafić, tak jak mówię, 37 punktów, 0 strat. Natomiast same cyfry tego nie oddają, same liczby nie oddadzą tego, co dzisiaj zrobił Kawhi Leonard, bo on po prostu w drugiej połowie, to on decydował, jak ten mecz ma wyglądać. I jak szybko ma być grany. No ale Leonard sam by tego meczu nie wygrał, tak jak wspomniałem. Dzisiaj zawodnikiem numer 2 po stronie Raptors był Serge Ibaka, który już w meczu numer 3 pokazał się ze świetnej strony w defensywie, wtedy miał 6 bloków. A dzisiaj w pewnym momencie, tak jak Serge zaczął w ataku być coraz bardziej aktywny, to się bałem, że nie wiem, czy kojarzycie, często jest tak, oglądacie jakiś mecz albo gracie nawet w jakimś meczu i wasz kumpel dostaje piłkę, gość, który zazwyczaj no nie jest jakiś wybitny w ataku, ale bierze piłkę, robi 2-3 kozły, wychodzi w górę, rzuca, a ty krzyczysz, nie rzucaj. I tak właśnie miałem dzisiaj z Ibaką w pierwszej połowie, kiedy to on w drugiej kwarcie miał chyba ze 2 rzuty nad Kazinsem takie, po czym w trzeciej i w czwartej to, co Ibaka robił, to było już fantastyczne. No, najpierw miał taką jedną sekwencję, że zablokował rzut w obronie, po czym pobiegł do ataku, dostał piłkę na 7 metrze, niekryty, rzucił za 3. Później parokrotnie też był dodatkowo wynagradzany za swoją świetną postawę w defensywie. To też zwracał na to uwagę Shaquille O'Neal po meczu i Kenny Smith w studiu NBA TV, kiedy powiedzieli: jeżeli twój zawodnik podkoszowy świetnie gra w obronie, to trzeba go nagrodzić za to w ataku. I to właśnie dzisiaj zrobili fantastycznie Raptors. Wykorzystywali ten element gry. Nie siedział rzut Greenowi. Marc Gasol też nie był aż tak aktywny jak w poprzednim meczu, wobec czego trzeba było znaleźć inne rozwiązanie. I tutaj pick and roll pomiędzy Kyle'em Lowrym i Ibaką był odpowiedzią na defensywę Warriors. Także Ibaka, drugi bohater, to był jego najlepszy mecz w tych playoffach. 20 punktów rzucił, znowu był aktywny w obronie, ale też w ataku nie robił głupich rzeczy, tak? Nie rzucał na siłę, nie próbował robić czegoś, czego nie potrafi. To też był klucz w jego grze.
Idąc dalej, Pascal Siakam już nie był tak błyskotliwy jak w meczu numer 1, nie był tak zły jak w meczu numer 2. Robił po prostu swoje. Jak była okazja do kontrataku, to biegał. Jak była okazja do wykorzystania przewagi fizycznej, to robił. Rzucił kilkanaście punktów. Mark Gasol dorzucił swoje, trafił jedną ważną trójkę w drugiej połowie. Miał też kilka niezłych posiadań w obronie na DeMarcusie Cousinsie. No i też zrobił swoje. Podobnie jak Kyle Lowry, któremu nie siedział dzisiaj rzut aż tak bardzo jak w meczu numer 3, ale Lowry miał 7 asyst, miał bardzo dobre momenty obrony na Stefanie Karym. Trochę gorzej zagrał Fred Van Vliet, ale jest usprawiedliwiony, bo przy jednym z wejść pod kosz Shona Livingstone został trafiony łokciem pod oko, założono mu kilka szwów i już później nie wrócił na boisko, zdaje się, do końca, jeśli dobrze pamiętam. Ale to i tak nie przeszkodziło Raptors w odniesieniu tego kluczowego zwycięstwa, bo teraz przy prowadzeniu 3-1 wracają do siebie, do Toronto i mają szansę zdobyć mistrzostwo na własnym parkiecie. To jest naprawdę fantastyczny moment dla nich i ogromna szansa. I oni nie mogą jej wypuścić. Nie mogą po prostu jej wypuścić w tym momencie. Muszą wygrać ten mecz numer 5 i zamknąć tą serię, zamknąć sezon i wreszcie się cieszyć. W ogóle powiem wam szczerze, to co robią fani Toronto, to widać, jaki tam jest ogromny głód w Kanadzie zwycięstw. Jaki jest ogromny głód tego, żeby wreszcie zdobyć mistrzostwo. Jak mówili w studio NBA TV, ostatni tytuł mistrzowski w którejkolwiek z tych profesjonalnych lig amerykańskich dla Toronto to był w 90 którymś roku, chyba 93 zdaje się w baseballu, więc przepraszam, Montreal Canadiens w hokeju zdaje, to było ostatnie, może się w tej chwili mylę, ale tak czy siak czekają 20 kilka lat na tytuł i to widać, te przebitki, które pokazywali w pewnym momencie, nie tylko tego Jurassic Park w Toronto, ale też inne miasta w całym kraju, w którym też ludzie zbierają się przed telebimami i oglądają. To, co później zrobili kibice, co też było widać w NBA TV, że jeszcze pół godziny po zakończeniu meczu siedzieli w hali, było ich około 2000, tak przynajmniej podawano, to kibice zaśpiewali hymn na pożegnanie być może hali Oracle Arena, zaśpiewali też We The North i kibicowali bardzo głośno. To oni tak naprawdę zamknęli być może tą halę, bo jeśli Warriors nie wygrają meczu numer 5, to w tej hali już żadne spotkanie NBA nie zostanie rozegrane przez nich, bo od nowego sezonu przenoszą się do nowego obiektu już w San Francisco. Więc to może być tutaj taki ważny też element. No, Raptors, to jest też najważniejsze dla nich. To, co zrobili po meczu numer 3, oni nie cieszyli się z tego zwycięstwa. Jest dobrze wykonana praca, ale jest jeszcze dużo roboty do zrobienia, więc ich czeka teraz powrót do Toronto i kolejny mecz, po którym być może będą się cieszyli. Natomiast teraz może tak szybko jeszcze przejdę do drużyny przegranych dzisiaj, czyli do Warriors, którzy dostali dzisiaj, może nie tyle w prezencie, co dostali z powrotem Klaya Thompsona. Dostali z powrotem Kevona Looneya, który zażądał dodatkowej opinii drugiego, trzeciego lekarza i lekarze mu pozwolili grać mimo problemu w tym barku. Looney zagrał naprawdę dobre spotkanie, był chyba najlepszym dzisiaj z trzech centrów, bo Andrew Bogut dzisiaj nie zrobił nic w tych ograniczonych minutach, które dostał. DeMarcus Cousins też bardziej przeszkadzał niż pomagał, co prawda oczywiście ta pierwsza kwarta, kiedy zrobił szybkie trzy straty, już się potem nie powtórzyła i grał trochę lepiej, ale nie zrobił żadnej różnicy po stronie Warriors. Draymond Green dzisiaj też nie był sobą, był tym złym sobą, którego znamy. Popełniał głupie faule, złapał faul techniczny. To przewinienie w pewnym momencie na Pascalu Siakamie w ogóle bez sensu, to bo Siakam był praktycznie na połowie boiska i przebiegał w poprzek, a Green nagle zapragnął, że spróbuje na nim zrobić przechwyt. Trafił Siakama w rękę, popełnił kolejny faul, Siakam poszedł na linię osobistych, rzucił 2 punkty. Warriors dzisiaj, mam wrażenie, głowami też przegrali to spotkanie, bo mieli ten moment, że rzeczywiście prowadzili, tak? Natomiast nie wytrzymali tego ciśnienia. Steph Curry był dzisiaj poza grą, nie był tak dobry jak w meczu numer 3. Klay Thompson jako jedyny trzymał ten atak, ale też nie był aż tak często wykorzystywany, a nawet kiedy próbowali go wykorzystywać Warriors, to te jego rzuty były często z trudnych pozycji. Tu świetnie Raptors odrobili pracę domową i byli na to przygotowani. I problem polega na tym, że na tym się skończyły
ich siłę, ich możliwości. Andrzej Gudala dzisiaj był zupełnie niewidoczny w ataku, rzucił chyba tylko 2 punkty z kontrataku. Może coś z linii osobistych, ale nawet tego nie pamiętam. 4 punkty dorzucił Sean Livingston, ktoś tam jeszcze coś z ławki dorzucił, ale to tyle. Tam brakowało wielu rzeczy. Też brakowało skuteczności na linii osobistych, bo oni przestrzelili chyba 7 rzutów osobistych w całym spotkaniu, gdy Raptors zrobili tylko 1 pudło. Więc to jest też kolejny element, który sprawił, że Warriors było trudniej utrzymać się w spotkaniu. Tam Kevon Looney spudłował chyba 2 rzuty, Steph Curry nawet coś spudłował, Kazin spudłował, Klay Thompson też chyba spudłował jakiś rzut. I to wszystko się uzbierało na to, że ostatecznie Raptors wygrali ten mecz. Byli przede wszystkim spokojniejsi, byli bardziej ułożeni. Oni mieli od początku do końca narysowany plan, znów próbowali zaskakiwać różnymi rzeczami, jak chociażby ta taktyka, gdzie kryją indywidualnie bardzo mocno Stepha Curry'ego i w sytuacji, kiedy nie ma drugiego strzelca na boisku, a był taki moment, to pozostali 4 gracze kryją wokół, kryją w strefie tak naprawdę wokół pomalowanego. To bardzo często stosuje się chociażby w Europie, ale w NBA jest rzadko spotykane i właśnie w ten sposób oni to robili. Wtedy, jeśli dobrze pamiętam, na parkiecie jeszcze byli Kevon Looney, Draymond Green, Andrzej Iguodala i zdaje się Sean Livingston, więc taka piątka, w której poza Karym nie ma strzelca za 3, któremu można w 100% ufać, tak jak chociażby byłby Klay Thompson, czy nawet Quinn Cook, to są goście, którym możesz bardziej ufać. No i Warriors też popełnili dużo więcej strat, bo mieli chyba 16 czy 17 przy zaledwie 9 Toronto i to jest też kolejny klucz, który dzisiaj zrobił różnicę, bo co prawda Raptors bardzo długo nie trafiali i przegrywali tablicę już chyba nawet w pewnym momencie 22-11. Nie pamiętam, ile się skończyła walka na tablicach, ale na pewno dzięki temu, że zaczęli trafiać dużo lepiej w drugiej połowie Raptors, ta przewaga została zniwelowana. Niemniej jednak to był jedyna rzecz, którą dzisiaj Warriors pokazali dobrą w pierwszej połowie, to była walka. To była taka walka o utrzymanie się za wszelką cenę, ale tego nie wystarczyło i boję się w perspektywie Warriors, że oni mogli zostać dzisiaj złamani rzeczywiście przez Raptors, że o ile ten poprzedni mecz to był jeszcze na zasadzie okej, jesteśmy bez Klaya Thompsona, ale Klay zaraz wróci z Klayem, będzie lepiej i ta pierwsza połowa pokazywała, że było lepiej, ale potem nawet Klay Thompson nie wystarczył i Raptors złamali dzisiaj, mam wrażenie, Warriors i powinni tę serię zamknąć w 5 meczach już w najbliższy poniedziałek. No, Steve Kerr na pewno ma niełatwą w tej chwili sytuację, no ale cóż, no, takie życie. Zdobył już razem z Warriors 3 tytuły mistrzowskie, tak, dobrze liczę, 3 tytuły mistrzowskie. Czwartego być może nie będzie mu to dane, przynajmniej nie w tym sezonie. No zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Jestem strasznie, strasznie ciekawy. Sam typowałem w Coast to Coast, naszym drugim podcaście, że Raptors wygrają w 7 meczach. No i jeśli mecz numer 5 wygrają Warriors, to będę dalej się trzymał swojego typu, ale na dzisiaj to większe szanse daje na to, że Raptors wygrają to w 5 i w najbliższą noc, poniedziałku na wtorek, będziemy mieli nowego mistrza NBA i nowego MVP finału, bo tutaj ewidentnym i jedynym wyborem w tej chwili zostaje Kawhi Leonard. Naprawdę, abstrahując od tego, jak grają Warriors, trudno mi sobie wyobrazić, żeby Raptors byli w stanie to wypuścić, żeby Raptors nagle byli w stanie przestać grać tak dobrze, jak grają, bo prawda jest taka, że ten mecz drugi, który oni przegrali z Warriors, trochę można zrzucić na karb słabej skuteczności ich w tym spotkaniu. Także gdyby wtedy bardziej się działy rzuty, to być może byśmy mieli już po finałach. Kto wie, jest taka ewentualność. Niemniej jednak czeka nas na pewno mecz numer 5. Ja na niego nie mogę się doczekać, mam nadzieję, że wy też. Także dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu i do usłyszenia już za kilka dni. Cześć! Sponsorem podcastu Zarychta na Solo były polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl.